Zobaczcie, pługa nie ma. Karepeta właże owiewki pogubił. Grat napierdziela, ty. Ale ty miałeś jak to złapane na trytytki? Gix się jara, ja pierdzielę. To jest odcinek, Desto zgubił owiewki. Zobaczcie, pługa nie ma. Jedziemy już szukać. Widzicie jaka repeta? Taka repeta była, że owiewki pogubił. Patrzcie, czy one gdzieś nie leżą. Kurwa, deszcz napierda, a ja mogę jechać sobie do domu, ale nie, jadę z nim, nie? Jadę z nim, to jest kolega dobry, Venom. A, myślałem, że jeszcze mówisz o mnie. Patrzcie, przecież to też nie jest małe, stary, no półka jest kawał plastiku. Dobrze, ja nie... Stawiam, że ty, ty! Ja stawiam, a nie, to nie. Nie. A kołpak ci się nie urwał? Słyszałem takie dziwne puknięcie, ale nie wiedziałem, co to było. No nie sądziłem, stary, że to owiewki. A taki ładny Gix był czysty. Ty, to grat pada. Grat? Grat napierdziela, ty. No, kulki normalnie. Słyszę jak plup, 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 plup. Ale ślisko teraz musi być, wiesz? Dlatego nie jadę szybko. Naprawdę, będą niepotrzebnie jechałeś. Mogę jechać do domu. Dobra, już nie marudź. O, ale pada. Trochę się ślizga. Gdzie ty jechałeś? Tędy jechałeś, tak? Tak. Teraz tak ktoś się patrzy, nie? To mam ochotę powiedzieć, jestem hardcorem. Wiem jak ja zawsze się patrzę, jak na moto ktoś jedzie i mówię, o ja pierdzielę w deszcz. No, ale mu trafiło. Ale mu trafiło, a tu z własnego wyboru chłop wyjechał. Ty, gdzie te owiewki, byku? No nie ma tego, nie będzie już tego. Pług do K8, nie widział nikt? Ty, poczekaj, bo tira nie widzę przed sobą. Na otwartej szybce jechałem. Ciekawe, czy... Teraz jadę tylko na okularach. Ja jechałem, ale mam w kasku tyle wody, że już się napiłem tej deszczówki, a Drumin ostatnio mówił, żeby nie pić deszczówki, bo ma metale ciężkie. A ja już się napiłem, to już po chłopie chyba, co? To może jeszcze raz tą trasę zrobimy, co? To się repety chyba nie wiadomo jakiej nie miałeś, żeby to odpadło na mieście. Nie, ale stary, ty sądzisz, że ktoś albo tego nie zauważył, albo już na przykład nie wstrząsnął, albo nie wyjechał. Ty, no ktoś wziął i teraz ogłoszenie już pewnie jest. Sprzedam owiewki do K8, jeszcze z Moto Addicts. Nie miałeś tam naklejki żadnej, nie? No nie, ale miałem te czerwone naklejki Suzy. Wtedy nie działa ten wsteczny. Mam nadzieję, że 360 nie zmoknie mocno. I wiesz co, poczekaj, ja wlecę, tylko wezmę jakąś reklamówkę od chłopaków. Nie gaszę. Zaraz będę. Siemanko. Poratujesz jakąś reklamową? Malutka może być, wiesz? Coś takiego, żeby się zmieściło. Takiego. O, gitara. Dzięki wielkie. Ty jesteś, byku? No jestem. Chodź, bo tutaj taki stół jest do przewijania dzieci. To tu założymy to. Ty, bo ja coś mam w ogóle dla ciebie. Marta dała. Patrz. Co to jest? Dawaj, bo mi się giesko... FIPREX. Roztwór do naklepienia. Od kleszczy i robaków. A, to dla mnie, ta. A co ty kleszcza przyłapałeś ostatnio? No jak chodzę po latach, to no to mam na sobie. Kleszczyniaka żeś przyłapał? Czekaj, spakuję, tu mamy wlepki. Takim czymś wlepy może dawa. To by też tak dymi Gix? Tak samo dymi. Nie no, mi to nie dymi. No zobacz, z tyłu. Tak prawo na go. O kurwa. Ty zobacz. Gix się jara, ja pierdzielę. No jara się. Dawaj, bo ja nie widzę też. Ale łybany. Gorzej Gix, jak ty żeś jeździł po tych powodzianach. Woda leci normalnie na 2 metry do góry za tobą. Ale upierdzielone wszystko. Ja pierdzielę. Gdzieś ty mnie wybrał, nie? Gdzieś ty mnie kurwa zawołał na latanie. Chciałeś latać? No. No właśnie, no tak się lata. No to zajebiście, wiesz? 3 razy mówiłem ci, żebyś jechał. 3. 4 raz nie będę prosił. Teraz mam jechać? Teraz to już jak z mokiem, to już mam cię w... Ja może zapytamy się kogoś. Dzień dobry, przepraszam, przechodziły tędy może owiewki do K8? Ole, zaparkotałem. Tu jechałeś? Rondem? Jechałem tam. Ja pierdzielę. Tak jakby gdzieś tutaj... Rozglądaj się, bo może ktoś się zgarnął, gdzieś na bok rzucił, tak mówisz. Właśnie tak patrzę, ale no to z prawej strony na lewą nie zrzucił raczej. No wiesz, znalazł tu i piu, machnął. Ty dobra, a gdzie zauważyłeś, że ich już nie masz na 100%? U ciebie na podwórku. Dobra. To nieźle, chłop przejechał 30 kilometrów. Ale posłuchaj. Ty jak jedziesz na motocyklu, nie? Byku? No, no. Wiesz, że masz pług na przykład, albo tego nie masz? No proste, ja cały czas patrzę. Aha, na pług, tak? No. Ja dotykam, sprawdzam, mam? Dobra, jest. Aha, no to ładnie. No. Ja nie miałem takiej nigdy... Ty jeszcze wiesz, jeszcze świeżak. Masakra. Powiem ci, że masakra. Nie wiem, no ja teraz to na pewno nie wyjadę już po to. No co ty gadasz? No nie wyjadę, myślicie, bez pługa będę jeździł. Ale zobacz, pokaż w ogóle jak to wygląda. To na... Nie! Tak? Oj, nie wiem. Czekaj, czekaj. Nie, kur... Co to jest? To jest jakiś... Nie będzie tego zderzak. Coś to jest od Globusa chyba Astry nad kole. Globus, jak coś to tu leży. Samo sobie ktoś pomyśli teraz o tych obiektach. No. Powiedzą, ale jakiś gruz leży, nie? A tam 400 zł. I słuchaj, teraz jestem zmobilizowany do tego, żeby kupić nowe obiekty. Ja pierdzielę. I tyle. I nie mam innego wyjścia. Ale masz czystego Gixa. Co masz? Czystego Gixa. No ten płytek jest piękny. Weź mi nawet nie mów. To jest taki szybki, jakby prosto był właśnie po tym, po ceramikach. Była jak kopki. Ja jaram efajkę. Ale ty miałeś jak to złapane, na trytytki? Nie, no to tyle miałem normalnie na śruby, ja nie wiem, to musiałem się do tego połamać. Patrzyłem, że śruby są. Znowu pada mocniej, je... No. Mapkę deszczóweczkę odpalić teraz. Co powinieneś odpalić? A, mapę deszczóweczkę. O, ja takiej nie mam. A ona nie obróci wtedy kołem? No. Nie obróci kołem na deszczowej mapie? No, ona wtedy słaba jest. Naprawdę tu mega różnica. Ale powiem ci, że mam szybę zamkniętą, to widzę 10%, nie? Ty, a ty robisz 2 ślady na drodze, byku. Tak? Robisz 2 ślady. No tak miało być. Ty, ja będę tu w prawo. Jasne, rozumiem. Dzięki, że zmokłem. Ja również dziękuję za romantyczne chwile razem. Testowe popołudnie. No jedzie za nami samochód, także trzym się. Na razie nie będę. Lubeczka. Dzięki wielkie. Desto ma do domu 75. Ja mam 30. Ale chyba nie chce mi się o niczym rozmawiać samemu. Schowam może kamerkę, bo mam przejściówkę. Także kamerka jest otwarta cały czas. Więc dziękuję wam za obecność z nami w tych trudnych chwilach. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie i widzimy się na następnym wideo. Elóweczka. A dla sympatyków jazdy w deszczu, proszę bardzo. Także bardzo przyjemna jest jazda w deszczu, ale repeta, taka repeta była, zobaczcie jaka repeta była. O, taka repeta była, stare rękawiczki, bo nowe maluję. Także o, taka czysta jest właśnie Suzy po jeździe w deszczu. Pozdrawiam sympatyków jazdy w deszczu, ja pierdzielę, dzięki, do widzenia.